W tym filmie spróbuję przekazać Wam pewną intuicję na temat tego, jaki jest związek pomiędzy rozwijaniem dwumianu a kombinatoryką. W tym celu przeliczymy sobie jeszcze raz przykład, który robiliśmy już przynajmniej dwa razy: czyli rozwiniemy sobie A dodać B, czyli dwumian do potęgi trzeciej. Ale tym razem bardzo szczegółowo będziemy, będziemy tutaj śledzić, pisząc różnymi kolorami, yy, który Element wyniku pochodzi z którego nawiasu? No to wymnożymy to sobie. Najpierw ten żółty przez czerwony. Czyli A mnoży. I tutaj w tym filmie kolory są wyjątkowo ważne. Więc musicie mnie pilnować, czy się gdzieś nie pomyliłem. Dodać B razy A, dodać B. I całość mnożona jest przez niebieski nawias. A plus B a plus b. No dobra, mnożę dalej. Teraz muszę a, żółte, wymnożyć przez ten czerwony nawias, czyli będę miał a razy a dodać a razy b. Tylko a żółte, a b czerwone. No i dalej mam ten iloczyn, czyli mnożę żółte b przez czerwony nawias, czyli mam b a dodać b B, ale różnych kolorów. Dobra, teraz całość mnożę jeszcze przez niebieski nawias. No to teraz muszę całe to wyrażenie najpierw pomnożyć przez niebieskie a, a potem jeszcze całe to wyrażenie pomnożyć przez niebieskie b. Czyli będę miał tak. A razy a razy a. Jest to dosyć pracochłonne, ale mam nadzieję, że wysiłek włożony się opłaci i osiągniemy pewien efekt, który będzie polegał na tym, że uda nam się zdobyć pewną intuicję, w tym wypadku dotyczącą kombinatoryki i jej związku z rozwijaniem dwumianu. Więc tutaj musimy pilnować teraz, tych kolorów. Mnożę wszystko przez A. Są cztery składniki. No i teraz to samo, tylko mnożę z prawej przez B. Czyli znowu mam A, A i B. Bo w tym filmie nie próbujemy wyprowadzić wzoru, który i tak już skądinąd znamy, wcześniej wyprowadzaliśmy, tylko robimy to po to, żeby, żeby coś zrozumieć. Nauka matematyki to też jest próba, polega też na tym, żeby starać się wyrobić sobie intuicję, pewną wyobraźnię, dlaczego to wszystko działa, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, i dlaczego jest to jedyny sposób, w jaki to może być zrobione. No i ostatni składnik naszej sumy: B razy B razy B, tylko każde B innego koloru. Teraz sprawdźmy, czy się nie pomyliłem. Składników powinno być 8, skąd wiem, że powinno być ich 8? No bo jeżeli mam dwa elementy tutaj, dwa elementy tutaj, dwa elementy tutaj i mnożę każdy z każdym, no to powinien mieć 2 razy 2, razy 2, czyli 8 składników. Sprawdźmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się. Gdybyśmy mnożyli 4, no to byśmy mieli 2 do czwartej, czyli 16. To też wiadomo z kombinatoryki. Dobrze, teraz zobaczcie, że ta suma składa się ze składników, które są iloczynami elementów, z których każdy jest innego koloru. Za każdym razem mamy żółty, czerwony i niebieski. I to jest to, ten sam schemat, który się powtarza w każdym składniku. Te składniki różnią się natomiast tym, która, jakie literki w nich występują. No i teraz przyjrzyjmy się tym literkom. Po pierwsze zauważmy, że jest tylko jeden taki składnik, który są trzy literki A. Jest tylko jeden taki, który ma trzy literki A. No i to jest ten. I jest tylko jeden taki, który ma trzy literki B. To jest ten. No i to jest dosyć logiczne, no bo jak się zastanowimy, na ile sposobów można pokolorować trzy literki A, tak żeby każda była innego koloru, no to jest tylko jeden taki sposób. Tak? Jedna musi być żółta, jedna czerwona, jedna niebieska. Nie ma innej możliwości. Ale jak popatrzymy na takie składniki, w których występują różne litery, na przykład ten następny tutaj, no to możemy popatrzeć, jakie są podobne do niego. Tutaj mamy dwie literki A i jedną literkę B. Zauważcie, że w tym też tak jest. Też mamy dwie literki A i jedną literkę B. No i jeszcze jest taki trzeci tutaj. Tak. Czyli zauważcie, że tutaj też jest tak, że każdy wyraz, każdy, każda literka, czyli każda liczba, bo te, te literki to zastępują nam liczby, tak? W domyśle zamiast literki możemy wstawić dowolną liczbę, więc każda literka, każda liczba jest innego, jest innego koloru w ramach jednego składnika, ale zauważcie, że w, w każdym to pokolorowanie jest inne. Tutaj mamy, tutaj B jest czerwone, tutaj B jest żółte, a tutaj B jest niebieskie. A literki A tutaj są w tych pozostałych dwóch kolorach i tutaj też, tutaj też. Czyli w każdym wypadku ta literka B jest jakby wyróżniona innym kolorem. No i zauważcie, że to są wszystkie możliwości wyczerpane tutaj. No bo są tylko trzy możliwości: albo B będzie żółte, albo B będzie czerwone, albo będzie, będzie niebieskie. A literki A będą miały te pozostałe kolory. Czyli widać, że jest tutaj zaangażowana pewna kombinatoryka, no bo możemy zadać właśnie takie pytanie: na ile sposobów mogę wybrać dwie literki A i jedną literkę B, tak żeby każda literka była innego koloru? A mam dostępne trzy kolory. Czyli to jest py pytanie typu. Jak mogę pokolorować literkę B, no bo jak pokoloruję literkę B, no to kolor literki A jest już wtedy wtedy dostępny dla literek A, kolory są już wtedy jednoznacznie określone, czyli jak wybiorę kolor literki B, no to po prostu dla literek A mam pozostałe kolory. Czyli na ile sposobów mogę wybrać spośród trzech kolorów jeden kolor dla literki B? Czyli to jest liczba kombinacji jednoelementowych ze zbioru trzyelementowego. Czyli na ile sposobów mogę z trzech kolorów Wybrać kolor dla, dla literki B. Kolory odpowiadają nawiasom, czyli to jest to samo, co zapytać: na ile sposobów mogę wybrać literkę B z trzech nawiasów? A wiem, że pozostałe to muszą być literki A wtedy. Czyli liczba takich yy, składników, gdzie wystąpi A kwadrat B, to jest równa liczbie, na ile spo, liczbie kombinacji jednoelementowych z zbioru trzyelementowego. Bo to jest, czyli będzie miał 3 po 1 razy a kwadrat b. No i to się zgadza z tym wzorem Newtona, który znamy, no ale teraz widzimy skąd się to bierze, że po prostu patrzymy na ile sposobów mogę wybrać literkę b ze zbioru 3 Mamy trzy nawiasy, jedną literkę b wybieramy, no i wiemy, że to są trzy sposoby, no bo tak tutaj policzyliśmy. No dobrze, teraz weźmy yy, te wyrazy, Tutaj, które są, mają dwie literki B i jedną literkę A. Ich, one też są trzy takie. Te pozostałe, które tutaj jeszcze może je podkreślę, żeby się wyróżniały. No i tutaj, jeżeli patrzymy na literki B, no to na ile sposobów możemy wybrać kolory literek B? No teraz mamy dwie literki B do pokolorowania, tak? No więc mamy trzy dostępne kolory i wybieramy dwa. Czyli na ile sposobu mogę wybrać dwa kolory dla literek B, tak żeby je pokolorować w różny sposób. No to albo mamy żółte B i czerwone B, albo mamy czerwone B i niebieskie B, albo mamy żółte B i niebieskie B. I to są wszystkie trzy możliwości. No i to będzie liczba możliwości pokolorowania. No i też to będzie liczba... Aha, tam nie dopisałem, że to jest trzy... A kwadrat B. No i to będzie liczba, ile razy wystąpi ten składnik typu A razy B kwadrat. No bo kolory odpowiadają temu, z którego nawiasu dana, dana liczba pochodzi, pochodzi, czy dana literka. Czyli jeżeli ja tutaj mówię, że na ile sposobów można wybrać kolory dla literek B, no to to jest to samo pytanie, co. Na ile sposobów mogę wybrać dwie literki B z trzech nawiasów, czyli to jest liczba kombinacji dwuelementowych ze zbioru trzyelementowego. No i wiemy, że to jest po prostu równe 3, no bo wartość tego symbolu Newtona to jest po prostu 3. I to jest pewna ogólna własność. Ja teraz napiszę ten ogólny wzór. Ile to jest A dodać B do trzeciej, korzystając z ogólnego wzoru Newtona. Wiemy, że to jest 3 po 0 razy. A do trzeciej B do zerowej dodać 3 po 1, czyli to, co tutaj mieliśmy już napisane, A kwadrat razy B do pierwszej dodać 3 po 2 razy AB do drugiej, a do pierwszej B do drugiej. Aha, tu się pomyliłem, tu się pomyliłem, bo tutaj powinno być oczywiście do zerowej. Dodać 3 po 3 razy a do zerowej, b do trzeciej. No właśnie, no i te wyrazy to już omawialiśmy tutaj wcześniej. Te wyrazy a do trzeciej, b do zerowej, no to też już o nich coś wspominałem, ale zauważmy jaka to jest ogólna reguła. Dlaczego tutaj jest 0? To 0 to jest to samo 0 co tutaj które mówi ile literek b tutaj występuje. W tym wypadku 0 literek b. Więc pytanie na ile sposobów ja mogę z trzech nawiasów wybrać 0 literek b. A jak wybiorę 0 literek b, no to będę miał trzy literki a. No więc 0 literek b, no mogę wybrać tylko na jeden sposób i wtedy będę miał po prostu tylko jeden sposób wyboru 3 literek a. No i stąd tutaj jest to 3 po 0 i to jest dokładnie to samo co czyli to jest dokładnie to samo co to. Bo to mówi, na ile sposobów mogę wybrać 3 literki B ze zbioru 3-elementowego. A to jest dokładnie to samo, co zapytać, na ile sposobów mogę wybrać 0 literek A ze zbioru 3-elementowego. No i podobnie te wyrazy też muszą być sobie równe, no bo one odpowiadają w zasadzie na to samo pytanie. Czyli tutaj, na ile sposobów mogę wybrać 1 literkę B spośród 3, lub na ile sposobów mogę wybrać dwie literki A spośród 3. Mam nadzieję, że ten film jakoś przyczynił się do tego, żeby, żebyście zauważyli pewne prawidłowości i zobaczyli, jaki jest związek pomiędzy kombinatoryką a dwumianem Newtona. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.